Siemanko, witam w trzeciej części. Dziś chciałbym opowiedzieć wam o bardzo ciekawej płycie, która wyszła dość niedawno. Mianowicie chodzi o płytę Mielskiego z Patrem pod tytułem Mielski Patrol. Mielski Patro, Miejski Patrol. Kozak płyta, polecam, ale od początku. Mielskiego kojarzę jeszcze z czasów, kiedy jak razem z zespołem Sekaku startowali w jakimś konkursie zorganizowanym w Zoo Warszawskim. Jakaś tam była nagroda. Pamiętam, MES był w komisji. Oprócz nich jeszcze startowali w tej konkursie m.in. Młody Flint, Lilu i Gorilla z Kolskim, z Kolso, czyli Syrop. Młodziak, młody M. Nie pamiętam, kto wygrał, ale pamiętam, że to był pierwszy raz, kiedy usłyszałem Sekaku Live Band. I to trochę się zajarałem, bo przed tym, jak zacząłem słuchać rapu, to trochę słuchałem takiego hardcore'u bardziej. No i takie połączenie spoko, spoko. Coś jak a la Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, czy tam powiedzmy komercyjnie już pojadę Limp Bizkit. Zawsze dla mnie było spoko, jako że ja lubiłem mocne gitary i nawijkę rapową. Co do Patro, to pamiętam jego produkcję. No, żeby było jasne, Patro jest producentem, a Mielski jest raperem. Pamiętam produkcję Patro z czasów, kiedy jeszcze ślęczałem na forum hiphop.pl. Był to taki podziemny raper Pierrot i on miał jakieś kawałki z Patro. W sumie nie pamiętam tych kawałków, ale pamiętam, że Patro opisało się przez 2-0 na końcu. Dlatego ta ksywa zapadła mi w pamięć. No, na tamte czasy się tam trochę, można powiedzieć, tym jarałem, ale nie aż tak, żeby do tej pory coś tam większego z tego pamiętać. Oczywiście dalej wszystko do mnie wróciło na płycie Ortega Cartel, Lavorama, na której pojawił się kawałek Mielskiego Rap. Wydaje mi się, że nazywał się Rap ten kawałek. Wiadomo, Ortega Cartel, czyli Patro i Peter jako producenci i też od czasu do czasu MCs. No i Mielon tam miał mega kozacką przewijkę o rapie, wiadomo. Miał zupełnie inny flow niż cała ta płyta. Zupełnie inny flow niż cokolwiek do tej pory kojarzyłem. I trafiło mnie. Mielon zawsze spoko. Później podpisała go Szpadyzornia. No i tych jego poprzednich płyt przed Mielski Patro to słuchałem z odsłuchów. I tych płyt, do tej płyty tak przesłuchałem może po raz odsłuch. Nie twierdzę, że były złe. Złe, ale nie miały w sobie nic takiego, co by mnie zatrzymało dłużej przy tych płytach. I dochodzimy teraz do płyty z Patro, którą chłopaki sobie obiecywali od 100 lat. Jest tam nawet do tego parokrotnie nawiązanie. Na płycie i pojawia się moim zdaniem nowa jakość. Może jest to spowodowane tym, że w końcu mamy jednego producenta, jednego MC na całej płycie. Dla mnie zawsze takie duety były czymś spoko, bo dawały jakby bardziej spójną płytę w kwestii brzmieniowej. No, nie twierdzę, że płyty, na których są kompilacje od różnych producentów, są złe. Natomiast jeżeli dla mnie zawsze płyty producenta MC były spoko, bo brzmiały dobrze od początku do końca. No, wiadomo, o czym mówię. PZ Nun. Podstawowa sprawa w tej kwestii. No, można by jeszcze wymieniać i wymieniać. Także myślę, że to była pierwsza rzecz, która
dała tej płycie coś więcej niż niż poprzednim płytom Mielskiego. Druga rzecz to technika. Znaczy Mielski zawsze był dobrym raperem technicznie. Natomiast teraz jeszcze wspiął się na wyższy poziom. Co prawda szydzi z hashtagów w kawałku jednym i szydzi z całego New Schoolu. Natomiast wielokrotne rymy, naprawdę spoko, flow, chociaż flow też bez żadnych przyspieszeń, taki oldschoolowy, można by nawet powiedzieć kwadratowy. Natomiast nie uważam tego za jakąś ujmę. Flow, który niesie Mielskiego na oldschoolowych, takich niskich, brudnych bitach od Patro. Wszystko spoko, naprawdę, się komponuje. I no, zajarałem się tą płytą, że tam na tyle, że postanowiłem ją kupić. No, co wiadomo, przy tak szerokiej scenie polskiej to już jest jakieś wyróżnienie. Wiadomo, wszyscy zrzucają Milanowi, że nawija cały czas o tym samym. I trochę trudno się z tym nie zgodzić, bo tematyka płyty nie jest jakaś super różnorodna. Są to głównie historie z młodych lat rapowania, rapowanie o rapowaniu. Głównie tego typu historie. Chociaż na przykład jest kawałek na patencie gruby, który mówi o tym, że Mielski od zawsze jest gruby i jak to tam się zaczęło i jak to jest żyć jako gruby. Pozdro Mielon, wiem coś o tym. Kawałek 25 lat. To już drugie nawiązanie do klasycznego numeru TDF-a. Pierwszy oczywiście pełnił raz. Kawałek z Kubą Knapem. No tutaj akurat nie ma wielkiej nowości tematycznej, bo Milon nawija jednak o tym, że rapuje i tam, że kiedyś był w undergroundzie, później się wybił i tak dalej, co mu dał rap. Jest spoko numer taki bangerowy, chilloutowy z gościem, którego możecie kojarzyć z Ortek i Kartel, Frank Nino, kawałek Dach, do którego jest spoko teledysk. Co ciekawe, w tym numerze udzielił się również gościnnie Rymek z kozacką zwrotką. W ogóle Rymek mało rymuje, ale jak już zarymuje, no to jest sztos. Co jeszcze? Trochę bangerów, na przykład kawałek Sam, który jest na maksa techniczny. Jeżeli nie chcesz słuchać płyty Mielskiego, puść sobie kawałek Sam i przemyśl jeszcze raz, czy chcesz ją przesłuchać, czy nie. Kawałek Texas. Nie wiem, o co wchodzi w tym kawałku, bo jest ani nie jest jakiś super treściowo, ani nie ma nie wiadomo jakiego patentu w nim, natomiast nie wiem, jest po prostu samorodnym klasykiem. Tak się wbija w bańkę, że na pewno będziesz chciał do niego wrócić. Kilka follow-upów możemy znaleźć do starej polskiej szkoły. No, kilka follow-upów można znaleźć. Polecam szukać. Co ciekawe, znaczy to, nikogo to pewnie nie dziwi, że całą płytę można sobie legalnie odsłuchać na YouTubie. Natomiast co ciekawe jest, to poza klipami, które powstały, powstał póki co klip do teledysku Dach z Frankiem Ninio i Rymkiem oraz klip do numeru Za mną bodajże, to wszystkie te numery z całej płyty okraszone są jednak obrazem. Podobny pomysł kiedyś miały dwa Sławy, kiedy do każdego klipu, do każdego odsłuchu z płyty, nie wiem, nie orientuję się, powstał obraz, że tam się na deku winylowym kręciły jakieś przedmioty, które miały się niby kojarzyć z kawałkiem. Tutaj Mielon do każdego numeru, który nie ma tego dysku, nagrał
sobie selfie kamerką GoPro. I spoko, fajnie, bo wiadomo, jak się słucha, zawsze można się popatrzeć na jakiś obrazek. Jak kiedyś, jak ostatnio w Rawicza, Afromental, mówili, że pewnie taka będzie przyszłość, że jednak każdy numer będzie miał jakiś kawałek, będzie miał jakiś obrazek, bo ludzie się bardzo przyzwyczajają do YouTube'a, do generalnie do oglądania muzyki, nie tylko do słuchania. I tu jakby Mielon wyszedł naprzeciw i nagrał do każdego numeru jeszcze selfie movie, selfie film, film jakby pokazujący, jak nawija ten kawałek z GoPro. Ten jeszcze są tam dosyć tam dodane jakieś efekty w numerach, gdzie występują goście, lecą jeszcze sceny z filmu Nienawiść, który tam też gdzieś jest tam follow-upowany między innymi przez Rymka. Naprawdę polecam ten album. Polskie rap płyty. Kupujcie polsko-kanadyjskie rap płyty. Polsko-polskie. Dlaczego najlepszy polski rap powstaje w Montrealu? Kiedyś poleciał taki punchline. Naprawdę bardzo dobra płyta. Co ciekawe, nie jestem jedyną osobą, która tak myśli. Nadmienię jeszcze, że też w ostatnim czasie wyszedł nowy Małolat. Po 10 latach od W pogoni za lepszej jakości życiem. Słuchałem odsłuch może ze dwa razy. Płyta na pewno lepsza niż większość osób się spodziewała po tym, jak kiedyś wypuścił Horyzont, gdzie próbował wbijać hashtagi, które go de facto wtedy ośmieszyły. Ale widać, że to te hejty po tym Horyzoncie na niego zadziałały pozytywnie i teraz naprawdę nagrał dobrą płytę. Jakby nie ma czegoś, co by mnie jakoś super do niej przeciągnęło. Natomiast słychać na nim, że Małolat naprawdę dorósł. Jak W pogoni za lepszej jakości życiem była typowo małolacką płytą, to teraz jest płyta typowo taka dorosła. Dużo raperów teraz taką płytę wydało, jako że no, jakby rap polski się starzeje i ludzie jakby już nie są ziomeczkami z bloków, już się nie szlajają po klubach i tak dalej. Zaczynają sobie życie ogarniać na poważnie. To tak jak na przykład od kilku płyt Ostry, a ostatnia Podróż zwana życiem jest bardzo taka dorosła płyta. Hades, tak też Małolat nawinął bardzo dorosłą płytę. Tu myślę, że z którą będzie się utożsamiało to pokolenie słuchaczy rapu, którzy zaczęli swoją przygodę z rapem, jak mieli, nie wiem, po 15 lat temu. Czyli no, dzisiejszych 30-latków około. Tyle. O tym.